szybko kombinuję, jak tu uciekać, którędy wiać, żeby się dostać, bo jestem odłączony tymi czołgami cholernymi. Za chwilę może ruszyć piechota, a ja nie mam nic. Już moja wojna się skończyła, nie mam amunicji prawie. Zanim dobiegłem do niego, to się mówił, że mnie wreszcie trafili, bo już nie wytrzymuję. Mobilizacja, alarm, umundurowania, cuda całe i wyruszam pociągiem towarowym rzekomo na Śląsk. Dojeżdżamy tylko do Krakowa, bo już dalej jest takie przepełnienie transportu, że dalej marszujemy na piechotę. To był marsz Droga Krzyżowa, mianowicie ludzie, były wypadki, na przykład był w szpitalu, wyszedł ze szpitala 2 tygodnie temu, dostał kartę powołania i musiał się zgłosić do wojska. Druga sprawa, ludzie nie byli przyzwyczajeni, a to było gorąco. Normalny żołnierz musiał mieć pełny ładunek, paręnaście kilogramów na plecach i trzeba było szarować. Następna sprawa. Drogi, o drogach jako takich należało wykluczyć je, bo drogami jechały wozy, transporty wojskowe, a myśmy szli polami i maszerowaliśmy przez Kawinę w kierunku na Oświęcim i w kierunku do Podpszyna. Dochodząc pod Pszczynę niedaleko, już wzdłuż takiego lasu my przechodzili, nad ranem, w pewnym momencie wzdłuż tego maszerującego, maszerującej kolumnie, tak półbiegiem prawie biegnie żołnierz. Okazuje się podporucznik rezerwy z Tarnowa i z takim okrzykiem: koledzy, koledzy, bardzo was proszę. W tej chwili dowiedziałem się, że był wybuch na dworcu w Tarnowie i zginęło z mojej rodziny coś. Dwie osoby. Pomścijcie śmierć moich najbliższych, a zbliżamy się, żeby się z Niemcami rozliczyć. Dochodzimy pod Pszczynę, batalion się rozciąga wzdłuż takiej wizjery lasu, a ja mam jeden z pierwszych cudów, w które wierzę, mianowicie zostaje wysłany, bo ja byłem dowódcą trzech karabinów maszynowych. Ciężkich karabinów. Dowódca wysyła mnie z moim plutonem przed linię, którą obejmuje ten batalion, bo z tamtego kierunku spodziewane jest natarcie Niemców, to mam ich przywitać z salwami tych trzech karabinów maszynowych. Na mapie mi pokazuje mniej więcej, gdzie to jest, maszeruje tam na to miejsce, reszta batalionu zostaje na skraju tego lasu, bo czekają na śniadanie, bo śniadanie, kolacja była, śniadanie. Ja docieram i według tego, gdzie mi wskazano, powinien był zająć stanowisko, patrzę się, a ten mówi, że tam są już przygotowane stanowiska dla karabinów. Patrzę, żadnych stanowisk nie widzę. Widzę jakiś dołek, jakiś rowy. Ja pytam się, z kim mówię, co tu do cholery się działo, jakiś taki rowek kopali. A to ta linia. Patrzy się, cholera. No, jakiś idiota tam był przy tym, albo nie wiem, czy takie coś robili, bo rzutki pewnie jakieś 30-40 cm rów, głęboki na 70 cm i to stanowiska karabinów maszynowych. No, karabin sam zajmował dużo miejsca, plus załoga, plus trzeba było obroty robić z nim. Także to była śmieszna historia. I tak w trakcie tej rozmowy jestem na skraju przedmieścia Pszczyny. W pewnym momencie jeszcze do tych chłopców mówię: chłopcy, nic wam nie pomaga, spróbujcie coś jeszcze pogłębić, ale ziemi nie wysypywać przed stanowisko, bo jeszcze lepsze będzie stanowisko, będą nacierający widzieć, gdzie siedzisz.
Bo to będzie sypał piasek przed siebie. Tylko maskujcie to, co wykopiecie pod siebie, pod nogi, żeby w ten wasz obronny wał zasypać, żeby się tam schronić. Tak tej rozmowy w pewnym momencie akurat jeździ kawę, próbuje się napić. Coś mi tak dziwnie wykukłoś koło tego, jak mi ciepło się robiło. To myślę, jaki cholery jest. Oglądam się, patrzę, a ja byłem na tle murowanego domu. Patrzę się, z cegła się sypie. Tu patrzę, pocisk. Później się zorientowałem, że snajper siedział na dobrym stanowisku w odległości może 700-600 metrów. Widział, że koło mnie ci przechodzą, więc wybrał mnie jako przypuszczalnego, który tam coś miał do badania. I to była różnica może 8-10 cm, że strzelił i nie trafił, tylko pocisk uderzył tutaj. Nie się tak, jak bym sobie zdał sprawę, że to pocisk, ciepło mi się tak jak zrobiło, nie swoje, to myślę, cholera jeszcze, ja ani pocisku nie wystrzelił, a ta cholera już mi przygotowana zabić. Czułem się nieswojo i nie byłem bohaterem długo, bo stamtąd opuściłem to stanowisko, bo sobie myślę, jak on się drugi raz debi przymierzy, to już się nie pomyśli. Teraz jak mi wygląda sprawa tej walki? To nie była walka, to była mordownia. Bo pierwsza sprawa, o czym się nie orientowałem. Myśmy zajęli tam stanowisko, byśmy mieli rzekomo walczyć z piechotą niemiecką. Bo to był drugi dzień wojny. W pierwszym dniu wojny myśmy dochodzili dopiero przyczyny, a to był drugi dzień nad ranem, znaczy do południa, przed południem. Nie przyszło mi do głowy, bo zresztą nie bardzo dobre było wyszkolenie, kiedy nas po stanowisku tłumaczono, że te historie, które w prasie są na temat niemieckich czołgów i uzbrojenia, że to jest bajka. Że myśmy przyszło tego, a jak dużo produkują, to pewno z płyt jakichś takich ale nie ze stalowych płyt. Tymczasem przy zajęciu i rozlokowaniu tych żołnierzy chwilę to trwa i słychać tylko taki trajkot, tylko więc słychać chyba czołgi, ale skąd cholera drogi? Szukamy w pewnym momencie, czołgów nie widać, a słychać wyraźnie i to coraz wyraźniej. Okazało się, że było przed nami takie wgłębienie terenu, że coraz to płytsze, że czołgi mogły podchodzić i nie widać ich było. Później się pomaleńku pokazywały dopiero wieżyczki tych czołgów. I przyglądamy się, a tutaj jedna, druga, trzecia defiluje przed nami tak, jakby na defiladzie. My przyglądamy armię niemiecką w rozwoju. Jeden czołg za drugim jedzie. Nie wiem, ileśmy naliczył, bo koło mnie nie było właśnie nikogo. Chyba około 15 sztuk szło przed, aż wyszły tak, że już zobaczył, że aha, już nie tylko wieżyczka, ale widać czołgi, prawie widać gąsienice, bo oni wychodzą coraz to wyżej, coraz to widoczne. W tej chwili tylko podaję uwaga, podaję po linii uwaga, bo to czołgi idą. No, żołnierze odpowiedzieli, widzimy. To chwilę trwa, zanim wyszły, defilując i później w pewnym momencie, a w międzyczasie jeszcze, zaczyna się ostrzał artyleryjski. Od nas, z lasu, bije artyleria szóstego palu i strzelają przed nasze stanowiska. Mniej więcej. No więc dobrze, że chodzi nie po naszym, ale niedaleko. Ale za chwilę się okazuje, no niemiecka, z naprzeciw, z odwrotnej strony. Także no, jedni strzeli przed, drudzy strzeli za. Wszyscy się dodali troszeczkę tak, nie, słabe długości, odległości. Wreszcie wychodzą i w pewnym momencie ten dowódca tych czołgów podał widocznie rozkaz prawo zwrot. Więc one idąc tak, wszystkie obróciły, obracają się jeden na drugim ten, i idą na nas teraz. Odległość 300-400 metrów. No jak już się tak z tego, to w tej chwili podaję punktowym zareglowane.
To jest, chodzi o to, że się ustawia karabin maszynowy na czołg, jak on jedzie i idzie mi równo, jak on reguluje karabin, bo karabin będzie skakał w ten sposób, ale będzie w to miejsce, bo liczę, że jak on będzie, jak umieszczę tych 50 pocisków naraz, to dziurę w nim powinien być. Guzik, prawda, nie działały nasze karabiny w ogóle. Tylko jedna rzecz. Ci z czołgów się zorientowali i oni się śmiali z tego po prostu tam w duchu, jakby widzieli, że my strzelamy, a to nic się tego nie dzieje. I w końcu oni się odezwali teraz. Widzą nas elegancko ułożony, jeden, drugi, trzeci karabin. Widać ogień, jak się sypie. Widzą nas doskonale. Ten dają tego. Strzelia, jeden, drugi, trzeci. To dwie minuty, trzy. Obydwa, wszystkie trzy karabiny maszynowe unieszkodliwione. Załóg celowniczy i ładowniczy przy jednym, przy drugim, przy trzecim zabici. Wołam jeszcze, żeby taśmowi zmienić te. Taśmowy, który dopadł karabinu, to była jego śmierć. Serię. Tak samo dostał od razu. I w ten sposób, powiedzmy, jestem unieszkodliwiony. Siedzę, oni nadjeżdżają, a ja wykorzystałem ten dołek, o którym wam mówiłem, że położyłem się i bokiem zupełnie. I to mi się udało, że była ziemia była sucha, twarda i on jak nadjechał, na mnie nadjechał akurat, później się zorientowałem, że to dowódca, bo zaraz powiem dlaczego, nadjechał i stanął. Tylko się zakołysał, zacząłem czuć smród cholerny, bo on stoi nade mną, a ja tak leżę i kukam do niego, puk, 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 tylko silnik jak bije diesel. Co się okazało? Stanęli i teraz w międzyczasie nasz batalion, który był w lesie, na skraju lasu, w odległości około kilometra, dostał polecenie wyjścia z lasu przeciwko Niemcom. Czyste pole zupełnie. To było jakieś pastwisko, czy coś takiego, tych okolicznego folwarku, żeby cały batalion, prawie 1000 chłopa bez mała, wyszło w tyralierze naprzeciwko tych czołgów. Więc on, to co się dowiedział na pewno wtedy, że jak przeczytał ten rozkaz na piśmie, dał to pismo gońcowi, nie, proszę zameldować, że rozkazu nie wykonam. Ten poleciał z tym tam, gdzie dowódca gdzieś był niedaleko. Otrzymał rozkaz na piśmie, natychmiast wyruszyć przeciwko czołgom. Więc dowódca batalionu sam wziął karabin w rękę i z żołnierzami ruszył przeciwko tym czołgom. Rezultat był taki, że ponad 1/3 ludzi zabitych, 1/3 najmniej rannych, tylko 1/3 całych została w czasie tego natarcia. Taki był rezultat tej bitwy. Ja powiedzmy, przy tej okazji tylko zostałem, a co ze mną? Bo po chwili najpierw nasza artyleria przestała, zorientowali się, że źle strzelają, później Niemcy przestali. Zrobiła się cisza. Co myślę, co się dzieje, cholera. Ale za chwilę coś mi dzwoni po hełmie. A to drut. Przewód, bo wtedy nie było tak jak dzisiaj. Aparat i gość gada do tego. Tylko mieli, ciągnął kabel. Jak ja się zorientowałem, że to jest kabel. Zgodnie z rozkazami należało likwidować, takie przepisy były, likwidować wszelkie połączenia przeciwnika. No to jak to likwiduje? No to wziąłem, próbuję jakoś unieszkodliwić ten drut. Tak nie działa łopatka. Nie działa. Dopiero podłożony hełm i potem na tym hełmie ten drut, ciach, to wtedy drut, to nie był
grube, cienkie duty. Dut diabli zieli. Ale wtedy się stukłem, że zrobiłem straszne gusto. Wykonałem rozkaz, ale sobie napięto biedy. Bo za chwilę zmieniła się sytuacja i chodzi o czołgowa, bo ten dowódca się zorientował, że ja mu przeciąłem ten. I on już nie miał połączenia z artylerią, ale to, co ostatni rozkaz wydał, to widocznie zorientował się, że za krótki ogień, żeby przerzucili ogień. Więc ogień poszedł przed czołgi, czołgi za chwileczkę ruszyły i dawaj najazd na tą nieszczęsną piechotę. Także w pewnym momencie ja jestem, front jest taki, polska piechota, przerwa, niemieckie czołgi, a ja z tyłu sam wypełzłem z tego dołka. Przyglądam się, myślę, co teraz? No tak, tu są szaby, z tyłu na pewno będą zaraz szaby, a ja tu zostałem sam, to mnie chyba powieszą cholera, jak się ten zorientuje, że ja mu przeciąłem kabel. Oprócz tego normalna sprawa, trzeba dołączyć do swoich. Szybko kombinuję, jak to uciekać, którędy wiać, żeby się dostać, bo jestem odłączony tymi czołgami cholernymi. Za chwilę może ruszyć piechota, a ja nie mam nic, już bo moja wojna się skończyła, nie mam amunicji prawie. I te karabiny są unieszkodliwione. To dość szybka decyzja, aha, wzdłuż i trzeba okrążyć łukiem długim, żeby dostać się z daleka z podejścia do lasu. A tu będzie walka z czołgą. No i tak się mniej więcej tego. Z tym, że była jedna rzecz, że w pewnym momencie, jak wyskoczyłem z tego dołka, zaraz obok była droga i były budynki. I jak wyskoczyłem, tuż po tym, niedużo po tym przecięciu tego dołku, jeden z tych czołgów, ten dowódca, zorientował się, co się stało. Jak się obrócił, to zobaczył mnie biegnącego przez to, żeby do tej drogi dopaść i do budynki. I to uważam też za jeden z cudów, który mnie wtedy ominął, a się nie ominął, że w momencie, kiedy ja przeskakiwałem przez rów, który wzdłuż drogi zawsze biegnie, to akurat nogą wpadłem na tą drogę, przeskakując, a tu, tak jak stąd do pani, stąd mi nagle się z tej drogi wyrywa taka kurza tylko i gwizd. Bo ten z karabinu maszynowego pociągnął i źle mnie przymierzył, bo dość nerwowo, i dał mi za duże wyprzedzenie, że spod nóg mi po prostu wyda to, no, paweskich włosów jeszcze, momentalnie przeskoczyłem jeszcze przez drogę i udając zabitego, spadałem do rowu po przeciwnej stronie, tak lecąc, składając ręce. Z tym, że zaraz za tym, jak przebiegłem na tą stronę, to zacząłem wzdłuż, bo kryty jestem przez tą drogę. Nie widać, uciekam, żeby mu skrócić. Znaczy, jak on powtórzy ogień, to będzie może liczył głupek, że ja się podarzę z tego miejsca, gdzie zabity jedzie. A ja potem zdążyłem jakieś 20 kroków na dni zmienić kierunek tym rowem. Wyskakiłem i tego, teraz mierzę, co oni robią. Widocznie zadowolony, że mnie zabił, bo nie strzelają nic. Cisza, spokój. Obliczyłem sobie i wtedy biegł do budynków. Rezultat taki, że te budynki były ogrodzone deskami. Dopadam do tego parkanu z desek i przeskakuję, próbuję się przerzucić przez ten. Jak ja jestem na wierzchu tych desek, to po deskach tylko przyleciała taka seria. Nie, on cholernie jednak na mnie trzymał, tylko że znowu on wziął za nisko, ja byłem trochę za wysoko. Udało mi się szczęśliwie do tych budynków, między te budynki zaraz tego, ale to było dwa albo trzy budynki. Patrzę przede mną, cholera. Tu las, tutaj walka trwa, tutaj błonie takie wyskubana trawa, bo to sucho było, to bydło tam chodziło to. I widzę tylko na tej łące, na tej takiej wyskubanej trawie, widzę tylko jest jedna rzecz tylko. Studnia betonowa z takim korytem i taki żuraw. To są na przykład takie
żurawiec, to się jest wymiar taki i oni ciągną wodę w ten sposób. Więc ten żuraw jest, beton jest, ale to jest dla mnie jakieś z 500-700 metrów. Tylko, że ja jestem tu, a tutaj się rozgrywa zupełnie cała historia. No najpierw łapię oddech, bo przy tym tam w interesie mi te, już mi trochę tchu brakło. Chwilę oddech i teraz dawaj, przymierzam się tam. Zaczynam uciekać. Nie ubiegłem daleko, jak słyszę terkot, patrzę po tej trawie, a ta trawa się rusza, tak jakby jakieś zwierzątka je podgryzały. O cholernik mnie prawie, że ma dobrze. No to zaraz się skos prawo i padnij. Coś teraz będzie poprawiał. Bo ja obliczam tak, jakbym ja strzelał, to tak się powinno strzelać. On poprawia. To ja czekam. Chwilę, podezwałem, ale teraz znowu skos i skos. I tak przybiegałem do tego betonu. Zanim dobiegłem do niego, to się modlił, że mnie wreszcie trafili, bo już nie wytrzymuję. Tchu mi brakuje, powietrza nie mam, nie mogę płuca złapać, bo pędziłem ile się tylko dało. Taka zabawa w kotka i myszkę, cholera, do tego betonowego tego. Jak mam dopadł tego, co się teraz, to sobie możecie poszylać. Pierwszym to był beton gruby, troszeczkę wyżej, bo jak tą wodę lali na bydła, to zrobili troszkę wyżej, żeby to bydło, żeby nie zrobiło błota dużego. Podłuszyli kamienie. Tak, ja byłem elegancko zasłonięty i tym lekkim zgódkiem, i tym betonem, to powiedziałem, teraz możecie do Maja. Ja byłem zasłonięty całkowicie tym. No tam wypoczywał chyba 10-15 minut, zanim doszedłem do normalnego oddechu i dalej uciekać. Ale oni już dali się spokój, bo tam już był rzeźnia, była porządna i tak się zakończyła ta moja ucieczka pierwsza przed śmiercią, czas i druga.